Historia polskiego lotnictwa rozpoczyna się w tym miejscu w 1926 roku. To właśnie w Warszawskim Instytucie Lotnictwa projektowano i badano wszystkie polskie płatowce. Dziś Instytut otwarty jest przede wszystkim na zagranicznych potentatów przemysłowych. To najbardziej poważane światowe marki, takie jak General Electric, Airbus, Boeing, Rolls-Royce, MTU, Sikorsky, Pratt & Whitney. Strategia Instytutu Lotnictwa opiera się na świadczeniu usług na światowym rynku badań. W praktyce oznacza to najwyższą konkurencyjność, gwarantowaną przez ekspertów, certyfikowane procedury, akredytowane laboratoria i gwarancje jakości. Instytut przeżywa od jakichś 5 lat lata swojego dużego prosperity. Inwestujemy średnio rocznie około 30 milionów złotych. To są inwestycje w budowę nowych laboratoriów i nowych miejsc pracy. Instytut Lotnictwa projektuje, konstruuje i bada m.in. silniki lotnicze, skrzydła samolotowe, podwozia i oprzyrządowanie. Wśród usług warte uwagi są także badania materiałowe, aerodynamiczne, nad awioniką, adaptroniką czy hałasem lotniczym. Prace Instytutu znajdują także bezpośrednie zastosowanie w technologiach kosmicznych. Wysoka pozycja Instytutu to efekt doboru kadry, reprezentującej wysoki poziom merytoryczny i zaangażowanie. Zespoły badawcze tworzą młodzi, dobrze wykształceni pracownicy, którzy łączą pracę nad ambitnymi projektami ze stałym rozwojem naukowym. Każdy z ponad 1200 młodych i dynamicznych pracowników może liczyć na stałe wsparcie Instytutu. Stale organizowane są dla nich kursy, szkolenia, a także wyjazdy na konferencje naukowe. Dzięki temu Instytut zyskuje pewność, że pracują dla niego najlepsi specjaliści. Ci młodzi ludzie realizują pewną definicję badacza i naukowca. Jest to ich pasja i cel ich życia. Polityka kadrowa w Instytucie Lotnictwa jest priorytetowym obszarem zarządzania. Realizowana w oparciu o Europejską Kartę Badacza i Kodeks Postępowania przy rekrutacji badaczy stawia na pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zespołu pracowników. Często ludzie osiągają najwyższe kwalifikacje, czasem dostępne dopiero dla 30-latków w układzie międzynarodowym. Z tych ludzi naprawdę mogę być dumny. Jedną z misji Instytutu Lotnictwa jest stałe rozpowszechnianie i promocja wiedzy specjalistycznej. Rocznie organizuje się tu wiele konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych. Do najważniejszych należą Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii, dotycząca edukacji inżynierskiej, czy odbywający się już od 30 lat kongres CONES. Oprócz szerokiej współpracy z najważniejszymi krajowymi placówkami badawczymi, Instytut Lotnictwa prowadzi intensywną współpracę z 500 uczelniami, instytutami naukowymi, ośrodkami badawczymi i laboratoriami z 5 kontynentów. Instytut Lotnictwa jest także uznanym członkiem wielu krajowych i zagranicznych organizacji, w strukturach których podejmuje działania zmierzające do umocnienia pozycji polskiego sektora badawczego. Osiągnięcia Instytutu Lotnictwa to m.in. szereg realizacji własnych i międzynarodowych projektów innowacyjno-badawczych, prowadzonych m.in. w ramach 7. Programu Ramowego czy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2009-2013. Rezultatem tych działań są badania nad takimi projektami jak silnik turbinowy, wykorzystujący detonacyjną komorę spalania oraz bezzałogowy samolot stratosferyczny Phoenix. W ramach programu operacyjnego Instytut prowadzi także pracę nad nowym typem wiropłatowego statku powietrznego. Od początku działalności Instytutu Lotnictwa działa także Biblioteka Naukowo-Techniczna, która uznawana jest za centralną bibliotekę lotniczą w Polsce. W Bibliotece Instytutu Lotnictwa znajduje się około 80 tysięcy woluminów książek. Jest także bardzo duży zbiór czasopism, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Mamy na przykład wiele pozycji jeszcze ze Związku Radzieckiego. Najstarsze nasze książki pochodzą z XIX wieku. Przede wszystkim jesteśmy otwarci na naszych pracowników, ale oczywiście także udostępniamy nasze zbiory studentom, pracownikom naukowym i wszystkim pasjonatom lotnictwa. W strukturach Instytutu Lotnictwa działa także wydawnictwo naukowe, które systematycznie redaguje i publikuje artykuły oraz książki przygotowane przez czołowych polskich i zagranicznych naukowców.
To wszystko potwierdza, że działania Instytutu wykraczają poza strategiczne cele. Przykładem jest ogólnopolski program promocji zawodu inżyniera Era Inżyniera. Program ma na celu popularyzację i zwiększenie prestiżu zawodu inżyniera poprzez zwiększanie liczby osób świadomie wybierających studia inżynierskie. Nieustanny proces wdrażania innowacji technicznych idzie w parze z poszanowaniem tradycji. Jednymi z rezultatów tej polityki są stypendia dla zdolnych studentów czy zaangażowanie placówki w społeczne prace przy restaurowaniu zabytkowych samolotów.